Witajcie wszyscy bardzo serdecznie, nazywam się Wojtek Gawlik i będę miał przyjemność dzisiaj gościć wspaniałych młodych ludzi, czyli 8 fantastycznych uczniów klas 7 i 8, którzy będą mierzyli się w dwóch narożnikach i będą prowadzili wspólnie debatę oksfordzką. Za chwilkę zostaną przedstawieni nasi członkowie zespołu. Są to dwa zespoły. Jeden zespół z NDG, drugi zespół Eco Team. I za chwilkę kilka słów powiedzą o sobie, za chwilkę ich zaprosimy. O czym będziemy dzisiaj rozmawiali? No, będzie to debata oksfordzka, czyli idziemy w całkowity eksperyment. Tego jeszcze nie było, czyli pełna debata oksfordzka, czterech różnych mówców, każdy ma swoją rolę. Jaki temat będzie dzisiejszej debaty? Wolność uczniów w szkole nie powinna być ograniczona. NDG w akcji będzie pełnił stronę propozycji, Team Eco będzie opozycją. Posłuchajcie, w tym naszym pojedynku wszystkie chwyty są dozwolone. Mamy mieszane sztuki komunikacyjne, więc zobaczymy, jak sobie poradzą. A teraz zapraszam na główny widok naszych gości, czyli Team NDG. Zapraszam Was, włączcie sobie kamerki i jakbyście mogli powiedzieć kilka słów o sobie, to co, zaczniemy może od Jakuba, bo mam nadzieję, że łatwo się z Tobą połączymy. Z Jakubem mieliśmy trochę problem z dostępem do internetu. Kuba, powiedz kilka słów o sobie. Kim jesteś i co robisz? Dzień dobry, ja nazywam się Jakub Storoniak. Moją pasją jest informatyka i historia. Serdecznie witam prowadzącego, drużynę oraz widzów. Jesteśmy grupą ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim. Z nami jest Weronika, Wiktoria i Nikola. Okej, no to zaczęliśmy od Weroniki. Weronika, powiedz kilka słów sobie. No to nazywam się Weronika, chodzę do 8 klasy szkoły podstawowej, kreuję się w dziedzinie śpiewu i aktorstwa. Moim ulubionym przedmiotem jest polski, no i to chyba tyle. A ty jeszcze zdajesz polski, czy coś masz jeszcze do zaliczenia z polskiego, czy dlaczego tak mówisz? Nie, po prostu lubię polski, lubię pisać wypracowania i no, lubię po prostu super lektury. Okej, okay. Jaka ulubiona lektura? Lektura ulubiona? No to chyba Kamienie na szaniec, bo jest taka najbardziej wzruszająca. Mm-hmm. Dobra, super. To Wiktoria. Witaj, Wiktoria. Dzień dobry. No to tak, mam na imię Wiktoria. Chodzę do 7 klasy podstawowej w Nowym Dworze Gdańskim. Interesuję się sportem, lubię rysować, no i kocham zwierzęta. A masz jakieś swoje zwierzęta? Tak, mam 4 króliki, psa i 2 koty. Okej, super. A jakie sporty uprawiasz? W zasadzie to wszystkie po trochu. Wszystkie po trochu, dobra, super. No to jeszcze przejdźmy do Nikoli. Nikola, powiedz kilka słów o sobie. Dzień dobry, z góry bym chciała przeprosić za to, że nie mam kamerki, ale no, tak wyszło, że po prostu prześwietla mnie i wyglądam tragicznie, więc tak. Bardzo lubię spędzać czas z dziećmi niepełnosprawnymi. Uwielbiam, kiedy mamy te zajęcia w szkole, różne warsztaty i takie różne. I w sumie to chyba wszystko z rzeczy, które mnie interesują. W sumie uwielbiam język polski i to tylko tyle. Język polski. Dobra, wy macie już tematy kątem egzaminu ósmoklasisty, czy u was nie ma ósmoklasistów? Jest Weronika i Jakub, ale jakby ja po prostu lubię język polski i to tylko tyle, więc. Weronika, macie już jakieś przecieki z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, czy jeszcze nie? Czy tylko niestety jeszcze nie ma przecieków, chociaż no, szkoda. No, jakby co, to dawajcie znać. Przydało. Tak, jakby co, to dawajcie znać. I nie szukajcie, w Google'ach. Nie, no nie, bo jeszcze bym się zdradziła. Tak, 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 bo Google zdradzają, więc jakby co, to pamiętajcie, są inne przeglądarki. Słuchajcie, to teraz tak, dziękujemy bardzo teamowi NDG, za chwilkę wejdzie na górę Team Eco.
Więc, a potem Jakub, ty się szykuj, tak, z mową początkową, dobra? Okej, to dziękuję wam Team NDG. Okej, to jest... Dobra, słuchajcie, no to mamy całą drużynę Eko. Powiedzcie kilka słów o sobie, jeżeli możecie, to włączcie kamerki, będzie miło was zobaczyć i spotkać. O, witajcie. Powiedzcie kilka słów o sobie. Kto zacznie, kto opisze całą drużynę. Tak, całkowicie. Okej. Okay. Od kogo zaczynamy? Kto prezentuje? No dobra, to zrobimy Enedu-Erabę, co? Enedu-Erabę, Chińczyk złapał. No to Julian, na ciebie wypadło. Powiedz kilka słów o sobie, kim jesteś, co robisz. Ja nazywam się Julian. Bardzo lubię grać w koszykówkę, w którą jestem naprawdę dobry i potrafię wiele trików. Moim ulubionym koszykarzem jest Michael Jordan. Oprócz tego w wolnym czasie robię jeszcze grafiki komputerowe. Okej, okay, super. Jeżeli masz możliwość, to zaprezentuj później w wydarzeniu, czyli tam możesz rzucić jakieś posta ze swoimi grafikami. Może kogoś zainteresuje i wiesz, jakiś biznes się z tego zrobi. No to co? Natalia, Zuzia i okej, okay, no to co? Natalia, kilka słów o tobie. Halo, słychać mnie? Tak. Słychać mnie? Tak. No to jestem Natalia, interesuję się ekologią. Moim hobby jest gotowanie, bardzo lubię gotować i sprawia mi to przyjemność. I tak jak mówiłam, bardzo interesuję się ekologią, ponieważ to jest temat, który dotyczy nas wszystkich i jest to dla mnie bardzo ważne, zależy na losach planety. Super. A specjalność szefa kuchni? Co ci najlepiej wychodzi w kuchni? Słucham? Co ci najlepiej wychodzi w kuchni? Ja za bardzo nie słyszę. Aha. Słucham? Co ci najlepiej wychodzi w kuchni? Co najlepiej gotujesz? Ciężko powiedzieć. Raczej mi... Nie wiem, dużo rzeczy. Okej, okay, dobra, to przechodzimy dalej. Zuzia, powiedz kilka słów o sobie. Okej, okay, a więc trochę mi się chyba zacina, bo nie słyszę dobrze wszystkich i nie wiem, czy mnie dobrze słychać, ale okej, okay, a więc nie mam jakichś specjalnych zainteresowań, ale myślę, że tak w wolnym czasie to najczęściej chyba ostatnio może powiedzieć, zaczęłam się trochę interesować, albo po prostu, nie wiem, może znów tak wyszło, że zaczęłam trochę trenować jogę. I spodobał mi się też, no nie wiem, dużo rzeczy ogólnie przez tą kwarantannę mi się spodobało, a więc zaczęłam czytać więcej książek i nawet właśnie też zaczęłam trochę gotować coś tam. Okej, okay, super. Dzięki. Nie będę zadawał tobie więcej pytań, bo tak jakby mamy trochę chyba na łączu jakieś delikatne opóźnienie. To jeszcze została nam Weronika. Weronika, opowiesz o sobie troszkę? Mam na imię Weronika, trenuję tenisa i ogólnie lubię gotować. To tak nic więcej. Nie mam zbyt ciekawego życia. A co lubisz gotować? Moim takim daniem popisowym są babeczki czekoladowe. Mm-hmm. Dobra, a tenis na jakiej nawierzchni? Ziemia, sztuczna, trawa? Bardziej takie sztuczne. Aha,
Dobra, słuchajcie, no to tak, dziękuję Wam bardzo serdecznie za przywitanie. Za chwilkę zaprosimy naszego pierwszego prelegenta, czyli drużyna propozycji Jakuba z Toronia. Dziękuję Wam, drużyno Eko. Dobra. Jakub, czy jesteś gotowy? Słuchajcie, jak będzie wyglądała formuła w ogóle naszego spotkania? Formuła będzie wyglądała tak, że każdy uczestnik będzie miał 4 minuty na przedstawienie swojej kwestii. Każda drużyna ma 4 przedstawicieli. Każdy z nich będzie miał pełnił inną rolę. Jako pierwszy przedstawiciel drużyny będzie prowadził wprowadzenie. Później drugi przedstawiciel drużyny będzie mówił argumentację, przedstawiał argumentację. Kolejna osoba będzie mówiła kontrargumenty i na samym końcu jeden z uczestników będzie podsumowywał. Na sam koniec bonus, czyli drużyny dadzą sobie informację zwrotną. Wygranym dzisiaj w naszym turnieju będzie każdy z Was, czyli każdy, który odważył się, miał na tyle odwagi, żeby wystąpić i, no i zaprezentować ciekawe argumenty na, myślę, że bardzo, bardzo ważny temat. Dobra, słuchajcie, to teraz tak, ja znikam, włączam zegarek. Jakub, gotowy? Dobra, to posłuchajcie, Jakub, ja uciekam, zegarek wlatuje na górę i powodzenia. Do zobaczenia za 4 minuty. Dziękuję bardzo. Wolność uczniowska to jest ciekawy temat i taki bardzo często poruszany, gdyż są w Polsce różne szkoły, które dają uczniom większą lub mniejszą wolność. Nasza grupa też jakby w szkole działa w wielu różnych projektach i jesteśmy jakby bardzo dobrym przykładem, że wolność uczniowska powinna jakby istnieć. I to ona daje nam jakby możliwość rozwinąć skrzydła, czego dobrym przykładem jest na przykład też ta debata, która teraz właśnie ma miejsce, gdzie możemy pokazać swoje zdolności. Już wystarczy? To chyba tyle, co chciałem powiedzieć, bo... Dobra, okej. Okay. Słuchajcie, dziękuję ci Jakub za wprowadzenie do waszej prezentacji. Słuchajcie, no to teraz tak, zaproszę teraz, miała być Zuza, tak? Zuza, gdzie ją widzę? O, Zuza na chwilkę wyskoczyła. Natomiast słuchajcie, zobaczymy sobie komentarze w chwili obecnej, jak czekamy na Zuzę. Ja na razie spuszczę ciebie, Kuba, tak w dół, żebyś jakby spokojnie. Słuchajcie, macie bardzo ciekawe życia, sporty, gotowanie, czytanie, śpiew, mnóstwo pasji, uwierzcie w siebie, bo ja w was już wierzę. I mamy naszych słuchaczy, już przygotowywać babeczki. Właśnie, słuchaj, Weronika, za niedługo będziesz musiała chyba przygotować trochę tych babeczek dla pozostałych. Słuchajcie, Team Eko, jeżeli, bo nie widzę Zuzy, jeszcze się nam nie pojawiła. O, jest już Zusa. Tak, najtrudniejsze zacząć, ale pierwsze koty za płoty, no to włączam Zuzię. Zuzia, jesteś? Jestem wywalnie, ale już jestem. Dobra, słuchaj, Zuzia, jesteś gotowa do prezentacji swojego wprowadzenia? Czyli teraz ja, tak? Teraz ty, więc włączę za chwilkę czas, ja znikam, okay. Daję ci 4 minuty. Jak będziesz chciała zakończyć, to powiesz po prostu to koniec, dobra? Okej. Okay. Super, no to ja znikam. Mm-hmm.
Jak mówi słownik języka polskiego, wolność to prawo do bycia sobą, życia zgodnie ze swoimi poglądami, bez krytyki innych osób oraz podejmowanie decyzji zgodnie ze swoją wolą. Wolnością może być też prawo obywateli państwa zapisane w konstytucji oraz ustalone przez porządek prawny. Wolność ma wiele kontekstów. W szkole, do której na co dzień chodzimy, nasza wolność w wielu sytuacjach zależy od innych osób. No w końcu szkoła to nie tylko budynek, ale też uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły. A więc nasza swoboda jest zależna od wolności innych osób, które mają takie same prawa. Mówi się, że wolność człowieka kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność innej osoby. Ja utożsamiam się z tymi słowami. Nikt na świecie nie może robić wszystkiego, co mu się podoba. Zawsze są jakieś ograniczenia, których każdy musi przestrzegać. W szkole jest tak samo. Działamy tak, żeby nie odciąć drugiego człowieka od jego własnej wolności. Dlatego właśnie ustanowione są zasady, które znajdziemy wszędzie. I bywa tak, że je łamiemy. Każdy wie, że ludzie nie lubią ograniczeń, które stawiane są nam właśnie w szkole, od której jesteśmy w pewien sposób uzależnieni. Zasady tam nie są ustanowione bezpodstawnie. Bazując na długoletnich doświadczeniach, wolność w szkole jest przystosowana tak, żeby nam jej nie odebrać, ale również nie zaszkodzić nam samym i innym osobom, z którymi przebywamy. Z autopsji wiem, że czasami niektóre z reguł w szkołach wydają nam się niepotrzebne, a nawet czasami nas denerwują. Mamy ochotę je znieść i uczęszczać do szkoły bez nich. Jednak nawet bez tych pozornie wyolbrzymionych i pozornie idiotycznych wymogów w praktyce trudno byłoby bez nich przetrwać albo czegoś się nauczyć. Nie byłoby bezpiecznie i komfortowo. Bez zasad czulibyśmy się tak jakby zagubieni. Każdy z nas potrzebuje obostrzeń, aby poprawnie funkcjonować, nie gubiąc się w tej wolności, która jest naprawdę trudnym i skomplikowanym pojęciem. Wolność w szkole powinna być ograniczona dla naszego własnego dobra. Gdyby tak nie było, prędzej czy później tak pojawiłyby się pewne zasady, które byłyby ustalone przez nas, no i niekoniecznie dobra. Każdy zasługuje na wolność, ale prawdziwym, wolnym człowiekiem jest ten, który potrafi zrezygnować z czegoś w imię dobra innych. Dziękuję. To koniec. Dziękuję Ci, Zuziu. Nie będę mówił, czy pięknie mówisz, czy nie, tylko puszczę komentarze. Chyba no, pani Dorocie się podobało, tak? Drużona jako wolność uczniowska. Trochę było właśnie, Małgorzata Konewka też bardzo, bardzo chwaliła twoją wypowiedź, więc no słuchajcie, to teraz tak. Dzięki serdeczne, Zuziu, już cię zrzucam w dół. Opozycja ma bardzo trudne zadanie, a jednocześnie bardzo dobre wprowadzenie. Niestety nie da się zgłaśniać, tutaj to jest wszystko niestety po stronie każdego z nas, a limitem jest i nasz internet, i wasz internet, i internet naszych młodych bohaterów, więc no niestety tak to będzie. Przepraszam, nie Weronika. Czy Weronika, teraz twoja kolej, tak? Jesteś Weronika? Okrój? Chyba, że... Nie, przepraszam, Wiktorii. O, to mi się... Dobra, Wiktoria Dec. Tak? Teraz Wiktoria, twoja kolej? Tak, teraz moja kolej. Dobra, no to teraz znowu zrzucam ciebie, raczej zrzucam siebie, włączam czas. Będziesz miała 4 minuty. Jesteś przygotowana? Czy potrzebujesz jeszcze chwilki? Nie, mogę mówić. Dobra, no to życzę ci powodzenia i do dzieła. Dziękuję. Dobrze, to w takim razie witam wszystkich zebranych. Dzisiaj chciałabym poruszyć temat dotyczący zasad ubioru w szkołach. W części szkół prywatnych, tak jak i publicznych, obowiązuje noszenie mundurków, które
no, nie pozwalają na to, aby uczeń był sobą. No i przez co tak jakby nie może czuć się w tym dobrze. Nauczyciele często podcinają skrzydła tak jakby uczniom, ponieważ młodzi ludzie jakby przepraszam, bo się zestresowałam strasznie. Spokojnie. Potrzebujesz 3 oddechy? To chwilkę sobie jeszcze nabierz trochę myśli, dobra? Ja zatrzymam. Słuchajcie, to jest olbrzymie wyzwanie dla każdego. Natomiast dobrze ci idzie, Wiktoria. Tylko wiesz, chociaż co ja ci mogę powiedzieć? Stres bywa. Słuchaj, chcesz jeszcze, Wiktoria, dokończyć? Chciałabyś jeszcze coś dodać? Tak, spróbuję jeszcze. No to tak, to właśnie teraz chciałabym, kolejną rzeczą, którą chciałabym powiedzieć, jest to tak jakby zakaz telefonów na obszarze placówki. Nauczyciele nie mogą zabrać telefonu dziecku, ponieważ jest to tak jakby kontakt z rodzicami, bądź w jakiejś trudnej sytuacji mogą wezwać pomoc. I wracając do tych mundurków, dzieci nie czują się swobodnie, bo każde dziecko ma inny styl i nie czuje się komfortowo. I to chyba tyle. Okej, dziękuję ci bardzo serdecznie, Wiktorio. Wiktoriu, chyba. Mam nadzieję, że nie pokręciłem. Słuchaj, bardzo fajnie, tak jak już wyświetliłem tobie, jest super. Jesteś naprawdę bardzo, bardzo odważnym człowiekiem. Słuchajcie, no to teraz tak, przychodzi, czyli mieliśmy 2 argumenty. Mieliśmy argument związany z mundurkami i mieliśmy argument związany z telefonami komórkowymi. No to teraz drużyna Eko. Proszę, jakbyście mogli włączyć mikrofon i siebie, to od razu was wrzucę. Kto następny? Okej, Weronika. Jesteś, Weronika? Jestem. Jesteś. Gotowa do dzieła? Chyba gotowa. Chyba gotowa. Słuchaj, no to tak, ja znikam. Włączam tobie 4 minutki. Potrzebujesz 3 oddechy jeszcze? Chyba dam radę. Chyba dasz radę. A jak nie dasz rady, to będzie też dobrze, bo no właśnie. Słuchajcie. To co? 4. Wiesz co, jeszcze raz, bo coś nie było ciebie słychać, wiesz? Jeszcze raz, jakbyś mogła zadać. Szanowna publiczności, szanowny marszałku, szanowna propozycja, od razu przejdę do argumentu. Uczniowie nie powinni ubierać tego, co chcą. Jest to też ze względu na bezpieczeństwo. Na przykład, kiedy osoba z bardzo długimi kroczykami przychodziłaby na korytarzu, jakaś inny uczeń zahaczyłby o nią, mogłoby to się źle skończyć dla tej osoby, która nosiłaby te kolczyki. Uczniowie nie powinni używać wulgaryzmów. Jest to kwestia kultury. Nauczyciele chcą nam w jakiś sposób ją wpoić, więc zabraniają nam ich używania. W szkole mamy obowiązek dbania o własność szkoły, o ławki oraz jeśli coś zniszczymy, to mamy obowiązek ponieść tego konsekwencje. To nie jest w jakiś sposób zamach na naszą wolność, tylko i wyłącznie
to jest tak jakby szacunek do przedmiotu. Nie wolno zakłócać przebiegu zajęć. Są takie osoby, które oczywiście chcą nauczyć się czegoś na tych lekcjach, na przykład na religii. Jednak są osoby, które chcą zwrócić na siebie jakąś uwagę, denerwują nauczyciela, przeszkadzają po prostu w prowadzeniu lekcji. Mamy możliwość brania udziału w wycieczkach szkolnych, konkursach. Jest to dobrowolne. Jeśli na przykład nie spodoba nam się jakaś wycieczka klasowa, możemy poinformować o tym rodziców, a rodzic poinformuje o tym wychowawcę, a wychowawca nie będzie się nas pytał o powód. Ja już skończyłam, dziękuję. Ja coś mówię, a mam mikrofon wyłączony. Dobra. Jak Weronika się udało? Zadowolona? Chyba dobrze. Chyba dobrze. No, Małgorzata Konewka mówi, że merytorycznie na wystąpienie bardzo dobrze, dobrane argumenty. Tak właśnie, no widzisz. Każdy zapomina o takich prostych rzeczach jak mikrofony. Piękne rozpoczęte wystąpienie, bardzo uporządkowane argumenty i przykłady, więc no Weronika, brawa nie tylko ode mnie, więc fajnie, że sobie poradziłaś. W ogóle gratulacje odwagi i gratulacje wystąpienia. Dziękuję bardzo. Już cię rzucam w dół i za chwilkę zapraszam na nasz ekran następnego gościa, czyli Nikola. Nikola, już się powoli szykuj, bo zaraz zostaniesz wybrana do odpowiedzi. Jesteś, Nikola? Tak, jestem. Jestem. Jesteś gotowa? Mam drobne problemy z oświetleniem i nie będę mogła włączyć kamerki, ale mam nadzieję, że to nic nie przeszkodzi w mojej wypowiedzi. Spokojnie. Najważniejsze, żeby było ciebie słychać, twoje argumenty i żebyś ty się dobrze czuła z tym, jak mówisz. Dobra? To posłuchaj, potrzebujesz jeszcze dwóch oddechów? Myślę, że już jest okej. Okay. Już jest okej. Okay. To tak, ja znikam, pojawi się za chwilkę czas, będziesz miała te swoje 4 minuty, ale również jeżeli skończysz, to po prostu daj mi znać, czyli powiedz dziękuję, już skończyłam, dobra? Nawet jak jeżeli czas nie minie ci do końca. Okej, okay, słuchaj, no to posłuchaj. Do zobaczenia. Zostawiam cię samą z. Więc tak, witam zebranych Państwa. Podczas mojej wypowiedzi bym chciała przede wszystkim zaznaczyć, że niektóre rzeczy, które są zawarte w naszych konstytucji czy jakichś różnych prawach są bezsensowne. Na przykład taka lekcja religii, do której nawiązała osoba przede mną. Niektóre osoby przeszkadzają w lekcjach, ponieważ mogą mieć z tego powodu, na przykład problemy w domu i chcą dać znać w nieoczywisty sposób dla drugiego człowieka, ale jednak próbują jakoś dać do zrozumienia drugiej osoby, że mają jakieś problemy. Już Nikola, czy masz jeszcze jakieś rzeczy, które chciałabyś dodać? Halo, Nikola, jesteś? No chyba mnie zacięło, mam jakieś problemy z internetem. Aha, dobra, no to ja znikam, to jeszcze dokończ.
Tak jak mówiłam, niektóre rzeczy dla drugiego człowieka z mojego, jakby, powiedzmy, z przykładu z mojego życia, niektóre osoby czasami dają znać w dość nieoczywisty sposób, że mają jakieś problemy w rodzinie lub powiedzmy mają depresję, czy po prostu ktoś otoczenia ich nie akceptuje i przez to są dla drugiego człowieka w lekcjach przeszkadzają w ogóle. Po prostu tak jest i to trzeba zaakceptować, ponieważ te osoby nie zdają sobie sprawy, że do końca przeszkadzają, tylko chcą po prostu dać o tym jakby znać drugiemu człowiekowi, a nie zawsze zostają dobrze odebrani, przez co na przykład zostają wysłani do dyrektora, czy dzwonią po ich rodziców i później mogą mieć przez to problemy, chociaż tak naprawdę po prostu chcą dać, że coś u nich jest nie okej w życiu. I tak, to w sumie wszystko. I przepraszam za to, że tak się zaczynałam, ale strasznie się zestresowałam. Spokojnie, Nikola, bardzo fajnie i płynnie mówiłaś, więc ważne argumenty, naprawdę, no właśnie szczególnie z punktu widzenia empatii, bardzo, bardzo mi bliskie. Słuchajcie, no to teraz tak, Team Echo, kto następny będzie wchodził na wizję? Proszę, żeby się zapalili. Jak, Nikola, się czujesz po wystąpieniu? No ogólnie ma coś takiego, że strasznie mi się ręce trzęsą, ale to może dlatego, że się zestresowałam. Mhm. No stres bywa, stres czasami jest dobry, dlatego że... W moim przypadku nie. To znaczy ja mówię, że to, że jesteś zestresowana, to dobrze, bo widać, że ci zależy. Natomiast z drugiej strony właśnie, no jeżeli ktoś jest zestresowany, to czasami właśnie w ten sposób się zacina, więc zbyt dużo stresu przeszkadza, prawda? Dobra, ale brawa za odwagę. Dobra, Natalia, czy to Natalia teraz będzie się włączała nam? Chyba tak, brawa. Właśnie. Od razu masz pozdrowienia, Nikola, od pani Ani. Czyli empatia to drugie twoje imię, tak? Dobra, no to dziękujemy bardzo serdecznie Nikoli. Natalia, czy teraz ty będziesz występowała? Timeko? Czy może Julian? Julian, teraz ty, czy Natalia? Hop, chyba kogoś wycięło. Halo, halo, jesteście? Natalia. Ja jestem teraz. Jesteś. Dobra, to jakbyś mogła się włączyć, kamerkę. Okej. Okay. Słychać mnie? Tak, słychać cię. Dobrze, to Natalia, ja ci nie będę przeszkadzał. Jak się czujesz? Jest okej? Okay? Tak, wszystko okej. Okay. Wszystko okej. Okay. Słuchaj, to teraz tak. Ja wyłączam siebie, włączam stoper i życzę ci miłych 4 minut albo krócej. Jeżeli po prostu skończysz, to daj znać. Dobra? Okej. Okay. Słuchaj, no to życzę ci miłego czasu i do zobaczenia za chwilkę. Dzień dobry wszystkim, którzy oglądają debatę. Pierwszą rzeczą, do której chciałam odnieść się, to mundurki. Niedawno dziewczyna z przeciwnej drużyny wspomniała o mundurkach. Chciałam powiedzieć, że moim zdaniem noszenie mundurków jest uzasadnione. Kiedy na przykład w szkole, wiadomo, niektóre biedniejsze osoby są wyśmiewane za to, że ubierają się inaczej niż inne osoby. Na przykład nie stać ich na markowe ubrania. Więc uważam, że mundurki to bardzo dobre rozwiązanie
jakby dzieci nie są wtedy oceniane pod kątem tego, jak się ubierają. Jeśli chodzi o ubiór, uważam, że w szkole nasz ubiór powinien pozostać neutralny. Nie powinniśmy wyróżniać się. Nasz ubiór powinien być miły dla oka, nie powinniśmy za bardzo odkrywać części naszego ciała. Nie powinniśmy tym sposobem ubierania, no nie wiem, sprawić, żeby ktoś czuł się niekomfortowo. Pamiętajmy, że do szkoły każda osoba ma obowiązek chodzić. I lepiej, żeby szkoła była miejscem, w którym każdy czuje się dobrze i swobodnie i na przykład nie jest wyśmiewany ze względu na swój ubiór. Kolejną rzeczą są telefony. Nie słyszałam o przypadku, żeby nauczycielka zabroniła dziecku korzystać z telefonu po to, żeby zadzwonić do rodziców. Ale na przykład w moim odczuciu, może to się wydać dziwne moim rówieśnikom, ale w pewnym sensie cieszę się z tego, że w niektórych szkołach nie można używać telefonu, bo naprawdę spędzamy bardzo dużo czasu na urządzeniach, czasami zapominając o tym, że istnieje świat wokół nas, a nie tylko na ekranie telefonu. Dziękuję, to tyle. Dziękuję bardzo serdecznie, Natalio. Nataliu, jak powinienem powiedzieć? Dobra. Jak się czujesz już po zakończeniu? Dobrze. Okej. Super. Dzięki bardzo za twoją wypowiedź, Natalio. Dobra. Okej. Cudowne argumenty. Widzę, że macie kibica, prawda, Natalia? I to nie tylko jednego. Ale tych kibiców jest znacznie więcej, więc świetnie, gratulują słów. Słuchajcie, no to teraz tak, na sam koniec przyszedł czas na podsumowanie, czyli na ostatniego naszego rozmówcę ze strony drużyny NDG, czyli Weronikę. Weronika, jesteś gotowa? Mam nadzieję, że to ta Weronika. A nie, przepraszam, to nie ta Weronika. O, już cię puszczam. Słuchaj, Weroniko, gotowa? Ready? Gotowa. Super. Czas ci pomoże, żeby trzymać się jakiegoś czegoś stabilnego? No, być może pomoże. Być może pomoże. Słuchaj, no to nic, życzę ci wiele powodzenia, życzę ci, żeby ci się dobrze rozmawiało i do zobaczenia za 4 minuty albo jak dasz znać, że już skończyłaś. Dobrze. Dzień dobry. Podsumowując mojej grupy, chciałabym przypomnieć, że wolność uczniowska to nie żadne łamanie zakazu, a pogłębianie swoich umiejętności i wiary w samego siebie. Szkoła jest miejscem, w którym powinniśmy czuć się sobą. Jak we wcześniejszym przykładzie, zakaz ubierania się jest zakazem bycia sobą i okazywaniem swojego charakteru i charyzmy. Ludzie inni są ciekawi i niepowtarzalni. Ich szkoła wspiera inność, a nie odtrąca na samym początku, stawiając zakazy. Zakaz telefonu w XXI wieku jest rzeczą niekoniecznie praktyczną. Telefon to urządzenie do pracy. Nie musi służyć tylko jako zabawka. A pomoc w szkole dla uczniów i nauczycieli. Status mojej szkoły. Odniosłam się do statusu mojej szkoły, jak i innych szkół w Polsce. Nie każdemu status zawsze podpasuje, zwłaszcza osobom w naszym wieku, nastolatkom. Zakaz malowania się, zakaz używania telefonów. Zakazywanie wielu rzeczy, które po prostu lubimy i chcemy robić. No nie zawsze to jest zbyt konieczne, ale próbowałam udowodnić, że zakaz telefonów no nie jest zbytnio praktyczną rzeczą, ponieważ no telefon nie musi zawsze służyć jako zabawka, a praktyczna rzecz do pracy na języku polskim, na historii, na biologii, na geografii, żeby sobie przypomnieć, albo
szary i ponury. Ludzie są ciekawi takimi, jakimi są. Moim zdaniem powinni to pokazywać w szkole. No, to koniec. Dziękuję. Chyba na chwilkę cię zawiesiło, wiesz? Obraz w ogóle ci zawiesiło, więc... Natomiast dziękuję bardzo serdecznie za... A było to mnie słychać? Było chyba wszystko słychać. A, to, no to dobrze. Dobra. Tak, duży argument dotyczący właśnie telefonu komórkowego. Ubioru. Słuchajcie, no to teraz tak, kto nam został? Został nam Julian. Julian, jesteś gotowy? Tak? Super. Weronika, już cię wrzucę. Tak. Masz przygotowane argumenty? Raczej masz przygotowane podsumowanie? Tak, dobra. Wszystko mam. Słuchaj, no to nie będę zajmował twojego czasu. Zostawiam ci ekran cały twój. Obok będzie zegarek, jak to przy poprzednich osobach było. No i życzę ci miłych 4 minut. A jak będziesz szybciej potrzebował, to daj znać. Dziękuję. Wszelka wolność, nie tylko w szkole, powinna być ograniczona. Szkoła często postrzegana jest jako miejsce walki z wolnością uczniów. Wymagane jest tu posłuszeństwo uczniów, ale to posłuszeństwo to respektowanie zasad. Bycie uczniem to nie tylko prawa, ale i obowiązki, w skład których wchodzą zasady, do których powinniśmy się stosować. Nie dlatego, aby nasza wolność była ograniczona, ale po to, aby zapanować nad równością wszystkich. Pamiętajmy, że człowiek, o ile ma wewnętrzną wolność, ma wybór i może się realizować. Jego wolność nie jest zewnętrznie ograniczona poprzez zasady. Przejawem takiej wolności jest możliwość uczestniczenia w lekcjach religii lub etyki, głoszenia poglądów. Osoba z długimi kolczykami może drugiej osobie zrobić ranę albo nawet bliznę na całe życie. Podczas lekcji niektóre osoby przeszkadzają, a niektórzy chcą się na przykład uczyć. Branie udziału w wycieczkach czy też zajęciach takich jak religia czy wychowanie do życia w rodzinie nie jest obowiązkowe, więc mamy prawo wyboru i wolności. Mundurki w szkole nie wyodrębniają grup społecznych, które, chodzi mi tu o to, że na przykład niektórzy uczniowie są gorsi, a niektórzy lepsi, bo wszyscy wyglądają tak samo. A telefony w szkole nie są potrzebne, ponieważ korzystamy z nich przed szkołą i po szkole. Więc to już i tak dużo, a nasze oczy na pewno są przez te telefony bardzo obciążone. To koniec, dziękuję za uwagę. Dziękuję ci, Julian, bardzo serdecznie. Słuchajcie, no to wszystkie wypowiedzi naszych dzielnych, młodych ludzi z zarówno z teamu ECO, jak i z teamu NDG w akcji. Słuchajcie, to może teraz tak. Poproszę was o to, żebyście spróbowali, czy jest ktoś z drużyny ECO, kto mógłby spróbować dać drużynie NDG, już zaraz was wrzucę z powrotem na górę. Drużynie NDG informację zwrotną, co wam się podobało w ich wystąpieniu, co było ciekawe. Kto z drużyny ECO spróbuje powiedzieć kilka słów? Julian, masz ochotę? A może Zuzia, Weronika, Natalia? Kto z was ma ochotę podsumować? Okej, Zuzia chyba się pojawiła, więc za chwilkę Juliana wyłączę. Zuzia. Bardzo przekonujące. Zuziu, jeszcze raz, jeżeli byś mogła, bo nie było ciebie słychać. Tak. Sądzę, że team NGD na pewno był bardzo przekonujący. Ich argumenty były na pewno przemyślane i dość dobre. Tak samo wstęp.
Okej, która rzecz według ciebie była najciekawsza, najbardziej interesująca? Myślę, że argumentacja. Argumentacja, dobra. Super, o mundurkach? Słucham? Bo coś chciałaś dokończyć, ja ci chyba przerwałem. Dobrze, słuchajcie, dziękuję ci Zuziu za podsumowanie. Kto z teamu NDG byłby na tyle miły i dał informację zwrotną pozostałym uczestnikom? Słuchajcie, to nie jest przymus, więc jeżeli macie jakąś ciekawą, Kuba z NDG. Jakub, to zapraszam cię do tego, żeby się dał pozostałym informację zwrotną. Więc tak, na początku chciałem powiedzieć, że cała debata była super i uważam, że drużyna przeciwna była bardzo dobrze przygotowana i jakby bardzo ciężko było nam odbijać ich argumenty, ale taki argument, nad którym się najbardziej zastanowiłem, to były te telefony, że rzeczywiście niektórzy uczniowie używają telefonów jako zabawkę, ale z kolei niektórzy na przykład, nie wiem, czekają na ważną wiadomość od rodziny albo muszą szybko gdzieś zadzwonić i to też polega na tym, że nie możemy tego oceniać jakby ogólnie, bo każda sytuacja jest inna i w jednym przypadku może być to bezużyteczne używanie telefonu, a w drugim przypadku to może być takie niezwłoczne, że tego nie da się odłożyć. I jeszcze co do tych strojów też jakby nie można przesadzać, bo rzeczywiście nie można tym strojem nikogo obrazić, bo wiadomo, że to może być taki bardzo jakby nie, na przykład strój z jakimś nieuprzejmym napisem czy coś takiego, ale z drugiej strony też jakby noszenie mundurków nie jest zbyt dobrym rozwiązaniem, bo nie każdy w takim mundurku się dobrze czuje, więc to też jakby nie można tego oceniać ogólnie i no. To jest jakby mój komentarz. Okej, okay, super. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Słuchajcie, to może teraz tak. Jakub, twoje podsumowanie było naprawdę bardzo, bardzo fajne, pełne. Dzięki. Słuchajcie, to teraz tak. Ja na chwilkę wam dziękuję już serdecznie. Teraz poproszę na górę panie z waszej, które zaaranżowały to spotkanie. A z wami się po prostu, drodzy uczniowie, żegnam. Miło było was spotkać, spotkać i poznać. Więc dzięki serdeczne. Już wrzucam Anię Pająk, tak, i za chwilkę też, więc do zobaczenia drodzy uczniowie i za chwilkę jeszcze też Dorota nam wejdzie. Dorotko, zapraszam ciebie na ekran. Aniu, co powiesz o debacie, jak ci się podobała praca uczniów? Na początku chciałabym bardzo podziękować za możliwość spróbowania naszych sił w debacie oksfordzkiej, bo jesteśmy w tej sferze świeżynkami i było to dla nas duże wyzwanie. Myślę, że wrażeń jest mnóstwo i to zarówno ze strony młodzieży, jak i z mojej i mnóstwo mamy wniosków. Bardzo się cieszę, że mimo stresów, mimo tych różnych trudności udało nam się powiedzieć to, co przygotowaliśmy, o czym rozmawialiśmy, że młodzi mogli wyrazić swoje zdanie. Jestem z was dumna, dzieciaki, naprawdę, byliście świetni i bardzo dziękuję za tak fantastyczne poprowadzenie nas przez te właśnie pierwsze przygody z debatą oksfordzką. Mm-hmm. Okej. Dorotko, co u ciebie?
No ja przede wszystkim, Wojtku, dziękuję Tobie za rozwijanie kultury dyskusji i debaty. To jest niezwykle cenne, jak właśnie ostatnio mam fisia małego na punkcie właśnie poszukiwania krajów, w których rozmawia się o problemach, no to Polska wypada tutaj bardzo blado. I mam nadzieję, że w ogóle te Twoje rozmowy o edukacji, które trwają właśnie drugi miesiąc, przyczynią się do tego, że zaczniemy ze sobą rozmawiać i zaczniemy problemy traktować właśnie jako problem społeczny, a nie problem jednostki. Bardzo dziękuję, Wojtku. Sama debata rewelacyjna. Myślę, że nie ma nic ważniejszego od tego, że pierwsze koty za płoty, że podstawowa mogła właśnie wystąpić w internetach, że mogła właśnie zmierzyć się z pojęciem wolności i mogła też właśnie być bardzo autentyczna, bo za to też chwalę ogromnie uczniów, że oni mieli też odwagę właśnie wystąpienia, ale też odwoływali się do własnych doświadczeń i myślę, że to też nie jest łatwo, bo przecież wrócą do tej szkoły. No i ktoś, komuś może się to nie spodobać, tak, co mówili publicznie, także brawa. Argumenty rzeczowe, przemyślane, tak samo jak i kontrargumenty. Wydaje mi się właśnie, że też całkiem dobrze uczniowie poradzili sobie ze stresem i z tym obciążeniem, które niesie chociażby sama kamerka, bo dla nich to też pewnie wyzwanie, żeby zobaczyć się właśnie w kamerze. No, ja jestem ogromnie zadowolona i bardzo dziękuję wszystkim za udział. Słuchajcie, młodzi ludzie naprawdę sobie świetnie poradzili. Oczywiście można sobie wyciągnąć teraz wnioski, co, jak, w jaki sposób zrobiłem, jakbym to zrobił następnym razem, tylko bardziej tak w charakterze, kurczę, to może następnym razem jak będę, to zrobię. I pamiętajcie, bądźcie młodzi, dzielni bohaterowie dzisiejszego dnia, bądźcie odważni tacy jak dzisiaj, a wyciągajcie wnioski z tego, co wam wyszło, z tego, co wam nie wyszło, bo mądry człowiek potrafi po prostu sobie z tego wyciągnąć wnioski. Brawa dla was naprawdę serdecznie, uczestnicy, za odwagę, brawa dla was, dziewczyny, za odwagę, no bo temat nie był takim bardzo, bardzo delikatnym. O, Jakub, jestem z ciebie dumna, Agata Szewczyk cię pozdrawia. Temat był odważny, tak jak powiedziałaś, Dorota, wychodził w kwestię, no trudne. Tak, tak, kwestie drażliwe. Osobiście mnie najbardziej urzekła chyba przemowa kontrargumentu ze strony grupy NDG. Tak mnie osobiście właśnie, bo świetnie to było poprowadzone. Za to, co powiedziała, to była Wiktoria, czy? Nikola chyba. Nikola, tak. Nikola, tobie bardzo, bardzo dziękuję, bo to, co powiedziałaś, było dla mnie w tej debacie najważniejszymi słowami, które dzisiaj padły. Za nie naprawdę serdecznie ci gratuluję i dziękuję. Słuchajcie, to co? Dziękuję wam serdecznie. No i mam nadzieję, że uda nam się może spróbować jeszcze kiedyś zorganizować. A zarówno piszę to, mówię to do was, dziewczyny, mówię to do was, uczniowie, którzy nas słuchają, jak i mówię do naszych obserwatorów. A my jesteśmy gotowi na takie różnego rodzaju eksperymenty. A jak widzicie, odważni, a spijają śmietankę sławy, więc. Tak, marszałek ma być wyzwany, ale my tutaj tak jakby to nie była ocena, jakby kto wygrał, kto przegrał, tylko po prostu no tak osobiście mnie bardzo urzekło to, co Nikola mówiła. Słuchajcie, dziękuję wam bardzo serdecznie, no i do zobaczenia, miłego dnia i miłego weekendu. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.